Trzecia część naszej dyskusji w ramach gorących pytań wokół spodziewanej, zapowiadanej, no i już pewnej wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce pod koniec sierpnia i na początku września. Skład osobowy w studiu bez zmian Aleksandra Lebińska, tygodnik sieci i Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Jeśli o polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych mowa, to chciałem serdecznie polecić nową odsłonę polskiego przeglądu dyplomatycznego z pytaniem tytułowym, czy Niemcy są za silne w Europie. Przegląd dyplomatyczny w dobrych księgarniach Państwo znajdą. Państwo, my pytamy, czy Donald Trump rozumie Europę, trochę na kanwie tego, tych dyskusji prowadzonych na łamach PPD. Pytam o te relacje amerykańsko-europejskie, transatlantyckie, tak naprawdę, bo one się znalazły także w agendzie nowej szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. I teraz pytanie: no właśnie, czy Polska jest tutaj ważnym graczem na tej arenie, skoro Trump tak wyraźnie stawia na nasz kraj jako trochę taki wytrych do serc Europejczyków. Ja nie wiem, czy mu chodzi o wytrych do serca Europejczyków, czy chodzi mu raczej o to, żeby podzielić Europę. Według starej dobrej zasady Dividend Impera, prawda, dzieli rząd, która no jest zawsze skuteczna bez względu na w jakiej okoliczności. W związku z tym tutaj raczej chodzi o to, żeby pokazać, że jest, że są Aha. dwie Europy, jest Europa, która ma problem z Donaldem Trumpem, i jest Europa, która go popiera, która z nim współpracuje. I to o to chodzi, a interesem Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej jest, żeby udowodnić, że jest wprost odwrotnie, że Europa jest zjednoczona i że Europa jest poważnym graczem, który w pewnym sensie stoi dziś. W Konkurencji do Stanów Zjednoczonych, w każdym razie, jeśli chodzi o wiele interesów, interesy handlowe. Jedni i trochę rzeczywistość naciągają. Do... Trochę rzeczywistość naciągają, natomiast trzeba przyznać, że ta strategia Trumpa nie była traktowana poważnie, uh -huh. poważnie początkowo, ale ona okazała się jednak skuteczna. To znaczy udało mu się tą Europę podzielić. Wbrew temu, co mówi może i pani Merkel w przemówieniach pani kanclerz Niemiec, albo też i pani von der Leyen, jednak ta sztuczka mu się udała. I zresztą sztuczki z Chinami, i też liczne mu się już powiodły. W związku z tym ta polityka, która jest głównie oparta na twardych instrumentach geopolityki, tak, czyli czy to są bariery handlowe, czy to są właśnie tego typu rozgrywki, ona się okazuje być w XXI wieku skuteczna. Możemy spodziewać się kolejnych napięć na linii Unia Europejska-Waszyngton? W rozmowach handlowych przede wszystkim. Tutaj faktycznie Unia Europejska postrzega się jako gracza, który może zagrażać Stanom Zjednoczonym i tak Stany Zjednoczone szczególnie. A co to term... znaczy rozmowy handlowe? Bo to jest te taki termin, który może być nieczytelny dla wszystkich naszych Przede widzów. wszystkim chodzi tutaj o cła, o, właściwie o spór tak naprawdę, bo nakładanie ceł kolejnych na siebie to będzie, będzie pewna, no może nie wojna tak jak z Chinami, ale faktycznie to jest spór, który będzie odbijał się na reszcie relacji pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i za tym idąc głównymi państwami, które są postrzegane jako główne państwa Unii Europejskiej, Niemcy czy Francja, które po prostu będą, będą ten spór przekładać na relacje dwustronne. Ten podział Europy, o którym pani redaktor powiedziała, faktycznie jest widoczny. Donald Trump stara się... Do, do Unii Europejskiej zaglądać trochę od strony Europy Środkowo-Wschodniej właśnie. Stąd też poparcie dla inicjatywy Trójmorza, która jest projektem integralnym wewnątrz Unii, on nie stanowi jakby projektu zewnętrznego, nie, nie rozbija jej, ale jednak jest to grupa państw, która można powiedzieć jest w pewnym sensie drugim głosem w Unii Europejskiej. Trump temu chce sprzyjać. Poza tym trzeba pamiętać, że naturalny sojusznik w Unii Europejskiej Stanów Zjednoczonych, czyli Wielka Brytania, no niedługo może Unię opuścić, w związku z czym taki wewnętrzny głos, silny głos w Unii może zniknąć. No to może jesteśmy mówiąc wprost wykorzystywani, ogrywani w tej rozgrywce między Unią Europejską a Waszyngtonem. My się cieszymy, że prezydent Trump przyjeżdża do Polski, że wygłasza piękne przemówienia, że jest entuzjastyczny, witany, że mamy konkretne interesy, a może tak naprawdę jest drugie dno i drugie tło tego. I tej Historii. Jesteśmy tutaj, tutaj tylko pewnym pionkiem na tej szachownicy między Waszyngtonem a Brukselą, Berlinem. znaczy, zawsze dyplomacja to jest w pewnym sensie handel, wymienny, a ponadto no, no, nie ma przyjaźni, między państwami są interesy. Tak? Nie mówiłabym tutaj o wykorzystywaniu, chociaż oczywiście będzie pewna cena do zapłacenia jest pewna cena do zapłacenia za te relacje. Myślę, że główną będzie to, że no, nie za bardzo będziemy mogli z Chinami wchodzić w strategiczne partnerstwo, bo to zostało jasno, myślę, już powiedziane i to oczekiwanie jest, to jest bardzo, bardzo silne. I wokół kwestii 5G i firmy Huawei mieliśmy przecież już sytuację, kiedy no Amerykanie sil, silnie lobowali u Węgrów na przykład, żeby no jednak nie przyłączali się do tej sieci, zrezygnowali z tej współpracy. No i Węgrze akurat bo w ich interesie leży, Aha. żeby prowadzić politykę taką lawirowania między różnymi ośrodkami, różnymi wektorami, dzieli, że nie ma mowy, robili co. Chcemy. Natomiast my jesteśmy w troszeczkę mniej komfortowej sytuacji niż Węgrzy pod względem naszego położenia geopolitycznego. I my niestety no będziemy musieli tutaj iść Amerykanom prawdopodobnie na rękę w kwestiach Chin. Więc jest to pewien wektor naszej polityki zagranicznej, który nie będziemy mogli zbyt mocno eksplorować. No takie są realia polityki międzynarodowej. Tak ona wygląda. I mówili tutaj o tym, że się, no Stany Zjednoczone są silniejszym graczem od nas. Siłą rzeczy jesteśmy junior partnerem. Państwem, Francja jest w takiej niekomfortowej sytuacji wobec Niemiec, gdzie pani kanclerz Merkel, krótko mówiąc, oni są petentem i wychodzą z pewnymi wnioskami, a pani kanclerz się na nie godzi, bądź nie. No takie są realia i z tym, co mamy, będziemy musieli grać. No Niestety. A to nowe rozdanie w Komisji Europejskiej w ramach struktur unijnych jest szansą też na pewien reset, jeśli chodzi o te napięcia amerykańsko-unijne, czy to nie do końca może tak zadziałać? Dopiero będziemy mogli zobaczyć po pierwszych efektach, ale tak oczywiście zmiana może zapowiadać jakieś takie nowe, nową próbę dostosowania się do sytuacji, czy być może pogodzenia się z sytuacją, że trzeba ten spór łagodzić, nie warto go zaostrzać. Jeżeli jeszcze wracając do Polski, mogę sobie pozwolić, to nie jest tak, że zawsze nie jesteśmy na pewno rozgrywani przez Stany Zjednoczone. Czasami wobec niektórych decyzji Stanów Zjednoczonych nie popieraliśmy ich jednoznacznie, stawaliśmy raczej. Wycofanie stanów z porozumienia nuklearnego z Iranem raczej tutaj. Nie zabieraliśmy głosu, że bardzo dobrze. Nie wypowiadaliśmy się oczywiście jako, jako dyplomacja, ale staliśmy na jednym stanowisku z Unią Europejską, że lepiej było to porozumienie utrzymać. No ale potem zorganizowaliśmy konferencję blisko wschodnią. O właśnie konferencję no, chciałam tak. dopytać. Co, była, co było realizacją żądania, bo to trzeba tak sformułować, a nie prośby, ponieważ konferencja została ogłoszona przez Departament stanu. Stanów z Majka że się Pompeo, odbędzie, tak. tak Natomiast no nie przez stronę organizującą, czyli Polskę, co pokazało, kto tak naprawdę był organizatorem tej konferencji? I tutaj także Trumpowi chodziło o to, żeby wobec kwestii Iranu pokazać, że jest część Europy, która jego polityki nie popiera, a jest taka część, która popiera i proszę bardzo, nawet organizuje konferencję bliskowską. Udało się to zrobić na poziomie przynajmniej wizerunkowym, politycznym? Myślę, że nie do końca. To znaczy, wątpię, żeby to rzeczywiście przekonało te europejskie stolice, które miały konkretne interesy w Iranie. Mhm. Bo to trzeba też jasno powiedzieć, że tu chodziło także o interesy Francji, Niemiec i, i, i firm z tych mhm. krajów, gdzie myśmy nie mieli żadnych interesów w Iranie. W związku z tym, koszt dla nas był bardzo niski tutaj pójścia na rękę Amerykanom. No ale takie są właśnie między innymi różnorodne ceny do zapłacenia, tak? Tutaj staliśmy się jakby państwem, które zorganizowało tą konferencję, gdzie Amerykanie załatwiali jakieś swoje interesy, ponieważ my nie jesteśmy stroną na bliskim Wschodzie. A Nie staliśmy się trochę stroną przez to, że organiz, zorganizowaliśmy tę konferencję, wchodząc, jak przestrzegali niektórzy komentatorzy, w nie swój spór, w nie swoją rzeczywistość. Polska ma taki niepisany zwyczaj świadczenia dobrych usług, szczególnie na poziomie dyplomacji wobec Stanów Zjednoczonych. Być może w ten sposób jest to realizowane. Konferencja była raczej celem, tak jak wszystko, co było w relacjach polsko-amerykańskich w minionych latach, dwóch. Realizowane celem było zwiększenie obecności amerykańskiej. Wydaje mi się, że konferencja była też temu po prostu podporządkowana. Pokazywaliśmy, że jesteśmy zaangażowani w ramach globalnego bezpieczeństwa, że chcemy o tym rozmawiać. Nie chcemy tylko brać. Ale chcemy też dawać. Poza misjami oczywiście NATO, w których uczestniczymy, chcemy też sięgać dalej. Myślę, że to, tego wynikiem jest też właśnie zaangażowanie ponowne polskich wojsk w misję pokojowe ONZ. A to wzmocnienie, o którym pan wspomniał, amerykańskich żołnierzy w Polsce wiadomo, że będzie przynajmniej tysiąc żołnierzy więcej. No ale tego fortu Trump. Profesor, który to wrył się w umysły wielu publicystów, komentatorów nie tylko w Polsce, no nie będzie w takiej formule, jakiej miał być przynajmniej na w tym początkowym etapie rozważań czy dyskusji. Ten plan był krytykowany przez. Może nie krytykowany, był negatywnie oceniany przez departament obrony w, w formie dywizji, umieszczenia stałej formy, w formie dywizji. To było po prostu zbyt dużo. Oceniano, że w Polsce nie bardzo są na to warunki. Nie tyle stacjonowania, co ćwiczenia, utrzymania wysokiej gotowości tych wojsk, ćwiczenia. Raczej się trzeba z tym zgodzić. To było jednoznaczne stanowisko amerykańskie. Polska strona pewnie zrozumiała w pewnym momencie, że nie ma się o co bić. Warto wynegocjować inne formy, tak jak właśnie te w czerwcu przedstawione w deklaracji. Olu? Ford Trump, który będzie tak naprawdę po prostu zwiększeniem amerykańskiej obecności w Polsce? No, Wydaje mi się, że różnica jest nie niewielka tak między Fort Trump a dla Amerykanów jednak z punktu widzenia kosztów z punktu widzenia rzeczywiście logistycznej No bo to jest jednak spore przedsięwzięcie logistyczne a ponieważ Stany Zjednoczone są, są muszą być obecne wszędzie czyli globalnie, no myślę, że parę osób w Departamencie Obrony przeliczyło sobie ile to będzie kosztować i jaki będzie konkretnie na zysk z tego No rzeczywiście ekspert ja nie jestem specjalistą od wojskowości ale eksperci Mówią, że rzeczywiście ta obecność, która będzie bardziej stała, w zasadzie niewiele różni się od takiego Fort pod względem F no skuteczności, jeśli chodzi o odstraszanie tak na przykład Aha. Rosji. Więc tutaj nie ma wielkiej różnicy, a jedna koszta dla Stanów Zjednoczonych były bardzo duże, a wiemy, że Kongres musiałby się zgodzić na jakiekolwiek Fort Trump. To Aha. też jest druga rzecz. A ta zgoda Kongresu wcale nie jest taka pewna. Mieliśmy teraz wybory tak do Kongresu niedawno, no i zmienił się troszeczkę skład. Już nie dominują w obu Izbach Republikanie. W związku z tym, no to jest rzecz zawsze trudna, więc może rzeczywiście takie rozwiązanie jest lepsze niż Fort Trump, a to, że to się tak. Zakotwiczyło, no cóż, no jest to bardzo chwietliwe rzeczywiście. Faktoram brzmi znakomicie, no ale to nie wystarczy ewidentnie, żeby to się stało rzeczywistość To jeszcze jeden wątek, który często widzowie zgłaszają przy okazji relacji polsko-amerykańskich. Co odpowiedzieliby, szanowni państwo, naszym widzom, naszym czytelnikom, którzy mówią tak, zbyt dużo w tych relacjach polsko-amerykańskich jest momentów, w których traktujemy, traktowani jesteśmy jako petenci. Czy to w sprawie WIS, no ale tu jest jakoś naturalnie to do wytłumaczenia, czy to w sprawie takich list. Po jak ambasador Mosbacher wysyłał do poszczególnych ministerstw, zwracając uwagę choćby na prawa Ubera, choćby na prawa amerykańskich firm w Polsce, tak naprawdę blokując niektóre z projektów ustaw, które były procedowane w Sejmie. Czy ta relacja nie jest zbytnio zaburzona? No bo, że ona nie będzie równorzędna, to jest jasne. Jesteśmy mniejsi, mniej wpływowi, no ale jednak czasem chcielibyśmy też coś mieć do powiedzenia. Faktycznie pojawienie się ambasadora Mosbacher w placówce wywołało pewne zmiany istotne było to, że ma ona prywatną, istotną relację z prezydentem Trumpem, ale też jej podejście właśnie biznesowe bezpośrednie. Bezpośrednie, tak, ma swoje konsekwencje. Ja się zawsze zastanawiam, jak to wygląda w relacjach, na przykład amerykańsko-francuskich. Ostatnio Francja została bardzo ostro skrytykowana za wprowadzenie podatku cyfrowego od właśnie gigant, dla gigantów amerykańskich, Google, Facebook, Netflix między innymi. A w Polsce podobne działania są, są planowane. Zastanawiam się, jak tam właśnie na szczeblu ambasador amerykański. Czy też takie frankuski? listy są wysyłane właśnie do tak Tak, bardzo bardzo to, to zastanawiam. W Niemczech jak najbardziej. Przecież pan ambasador Richard Grenell, który, prawda, no jest od niedawna, do, po prostu skandal, za skandalem w, w Niemczech, bo tam nie tylko szły listy, ale były groźby otwarte, konsekwencje, jeśli Niemcy nie dostosują się w różnych kwestiach, co po pierwsze w sprawie Nord Streamu gdzie wymieniał nawet konkretne niemieckie firmy, które on Richard Grenell uważa, że należy ukarać. Druga rzecz jest taka, że pan ambasador Grenell występuje jako komentator w prawda Fox News i tam na tle na przykład zdjęcia pani kanclerz Angeli Merkel mówi dlaczego jej kanclerstwo jest do niczego i co on osobiście by w nim zmienił i dlaczego jest czas na nowego kanclerza. Nie jest to zbytnio dyplomatyczne <laughs> działanie, też dyplomata nie powinien być komentatorem w telewizji amerykańskiej, natomiast pan ambas Ambasador Granelli sobie z tego nie robi i nie robi z tego, sobie z tego również Departament Stanu. Nic. A czy robią sobie coś z tego Niemcy? Albo? Oczywiście są oburzeni. To jest skandaliczne: najgorszy ambasador, dno. Prasa po prostu nie, o mało nie rozszarpała go na strzępy. Ambasador Granelli powiedział, że trudno, on już tak ma. I to z tego by wynikało, że to jest ogólnie zmiana stylu. Za prezydentury Trumpa i że ci dyplomaci, którzy macie Kryszta Grenelle, jest bardzo doświadczonym dyplomatą, nie tak jak pani ambasador mozbacher Grenel był wiele, wiele lat przedstawicielem USA przy ONZ, to znaczy jest to ambasador bardzo doświadczony na arenie międzynarodowej, a mimo wszystko zachowuje się niedyplomatycznie, więc wywnioskuję, wnioskowałam z tego, że taki ma być styl. Jak rozumiem, ten że styl, styl jest dopasowany do prezydenta Trumpa. Jeśli czyli, oceniamy politykę ambasador Mosbacher w Polsce, to warto porównać. Warto porównać, ponieważ takie listy tam również były pisane. Wywołując ogromne oburzenie, i nie było żadnych przeprosin za to, na dodatek, bo ambasador general przepraszać nie lubi. A Bernie się skorygował swoje pomysły, w sprawie których zwracał uwagę pana ambasador? Nie, nie skorygował nie skorygował. nie skorygował. nie skorygował, tylko uznano, że relacje są w związku z tym po prostu złe i są odzwierciedlone w jakiś sposób w tym w ambasadorze USA. Natomiast mnie się wydaje, że to jest zmiana stylu. Tak tak jak Trump pisze wszystko, co myśli na Twitterze, tam artykułuje swoją politykę, zresztą swoje zamiary, w taki sam w sposób ci nowi ambasadorzy po części w jakiś sposób także, przekładają tą ten Szanowni nowy państwo moglibyśmy tak debatować dyskutować długo bo tematyka arcyciekawa obiecuję, że do dyskusji wrócimy bliżej wizyty a może już po wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Polsce za dziś bardzo serdecznie dziękuję Aleksandra Rybińska tygodnik dziękuję. sieci Mateusz Piotrowski Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Marcin Fijołek telewizja w polsce.pl za moment kolejne niemniej ciekawe gorące pytania naszej stacji z nami za chwil kilka, kolejna część naszych dyskusji.